wchodzimy do schronu. Najpierw musimy otworzyć drzwi. Tak jest. Niech pani spróbuje. Ja, tak? Tak. No dobra. Zimno. Ale muszę mieć pomysł, w którą stronę? W lewo. W lewo? To do kobiety w lewo. Zimno. O, następnie. W to lewo. Zimno. O, bramy do piekieł się otwierają. Wchodzimy jak do starych podziemi zamka. Idziemy. I już jesteśmy w schronie. Tu są pomieszczenia schronowe, które zostały zaadaptowane czasowo na piwnicę. Mhm. A to, że to są pomieszczenia schronowe, to widzi pani, to są rury wentylacyjne. A te rury wentylacyjne nas zaprowadzą gdzie? Do hidrowentylatorowni. Proszę bardzo, niech pani idzie cały czas prosto. Filtrowentylatorownia, tak? Tak, jak sama nazwa mówi. Wentylator plus filtr czyścił nam powietrze. I to powietrze po wstępnym oczyszczeniu w tym odpylniku idzie do następnego odpylnika. Dobrze, więc... Ale on jest oryginalny? Oryginał, wszystko 50, proszę panią, 6-7 rok. Jak sprawdzamy, czy filtrowentylator działa? Prądu nie ma, musimy kręcić korbą, tak? Tak. Żeby otworzyć, to najpierw musimy co zrobić? Poluzować. Tu zamykniemy, tu zostawiamy zamknięte. Okej. Okay. Otwieramy zawór. Okej. Okay. Ja będę kręcił, niech pani świeci. Ja będę kręcił. A niech się pani patrzy na ten pasek. A ja będę pani się kręcić. Na to. No i co, idzie? No idzie. Czyli okazuje się, że co? Że filtry powietrza są? Sprawne. To jest zeszyt konserwacji. Położymy go gdzieś tutaj. Proszę zobaczyć, kiedy dokonano ostatniego przeglądu? Skąd pan ma ten dokument? Zobaczyć. W 1995 roku, 3 września, dokonano ostatniego przeglądu tutaj tego obiektu. A może kręcę jednak w lewo? Nie. Przecież nie otworzę, no zwariowaliście? Uwaga. No nie wylezie, będzie skażona. No i co, no? Zginie nam dziewczyna, no. Oj, tam znajdzie się jakiś dżentelmen. Troszeczkę. Na pewno jest jakiś trik w tym. Nic. Faktycznie. Jaka... O Jezu, wszystko. A jadłam dzisiaj. No i co? Chudzinko pani jadła. No i co? No i mamy następne drzwi. No to trzeba je pchnąć. Dobra. Ale nie chcę latarki, bo mi dwie ręce potrzebne. Nie, no dobrze. Ale podam pani latarkę. A, no tu jest już łatwo. Ale jazda. I to jest, rozumiem, tunel ewakuacyjny. Tak. Który prowadzi do tej czerpni tam. Do wyłazu. Do wyłazu, który jest czerpnią. Tak, a to pani tak. Niech pani główkę na dół. Proszę uważać, tam jest kanał centralnego, bliżej. I co pani widzi? Drabinkę. A nad sobą? No była schronowy. Te kraty charakterystyczne, niech pani wyjdzie. Macie latarkę. Dobra. Już pani rozumie, jak ludzie się ewakuowali? Dokładnie. I skąd było czerpane powietrze? Widzę, gdzie jestem, ale nie powiem. Tam jest żłobek. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Siła wieczoru wigilijnego, siła świąt Bożego Narodzenia.
polega na tym, że jest spotkanie i są słowa, które łączą. A w kolędach naszych największe mądrości są zawarte. Dlatego od razu zapraszam w imieniu wszystkich wykonawców, których Państwo tylu, jak widzicie, do wspólnego śpiewania. To jest nasza siła, wspólne śpiewanie, bycie razem i wspólnota.